Szanowni Państwo, serdecznie witamy na czwartym webinarze organizowanym przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Nasz webinar jest częścią projektu Etnoznawcy, budowa portalu wiedzy oraz promocja i upowszechnianie dorobku polskiej etnografii. Projekt jest realizowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa. Patronem odcinka jest profesor Andrzej Waligórski, urodzony w 1908 roku, zmarły w 1974. Antropolog kultury, językoznawca oraz afrykanista. Był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. W 1938 roku obronił pracę doktorską na London School of Economics, która po kilkudziesięciu latach ukazała się w serii Etnografia ocalona, której wydawcą jest Muzeum Etnograficzne imienia Marii Znamierowskiej-Pryferowej w Toruniu. Tematem naszego dzisiejszego webinaru są etnowydawnictwa, dlatego bardzo się cieszę, że zaproszenie do rozmowy przyjęły dwie wspaniałe rozmówczynie. Monika Dudek, członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddziału w Krakowie, a także dyrektorka Muzeum Etnograficznego imienia Seweryna Udzieli w Krakowie oraz dr Justyna Słomska-Nowak, z Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddziału w Toruniu, wiceprezeska tegoż oddziału, ale przede wszystkim redaktorka serii Etnografia ocalona Muzeum Etnograficznego imienia Marii Znamierowskiej-Pryferowej w Toruniu. Dzień dobry. Skoro mamy mówić o etnowydawnictwach, to w takim razie na początek mam dla Was pytanie. Jakie książki są obecnie wydawane przez muzea etnograficzne i przede wszystkim kim są ich czytelnicy? Jeśli chodzi o wydawnictwa, to mam wrażenie, że w muzeach etnograficznych nastąpiła taka eksplozja wydawnictw. To znaczy, że jest je łatwiej wydawać, to na pewno druk cyfrowy wiele nam ułatwia, również opracowania graficzne, wszystko to jest prostsze i szybsze niż kilkadziesiąt lat temu. Z pewnością mamy też dużo bardziej wymagającego czytelnika, który oczekuje od nas estetycznej szaty graficznej, innowacyjnej, także pewnych eksperymentów. Musimy podążać za trendami. Natomiast z pewnością to, co muzeum etnograficznym wychodzi rewelacyjnie, to są katalogi wystaw. To jest jedna z najbardziej typowych rzeczy, które wydają muzea, musimy je wydawać. Tak naprawdę każdy dyrektor, każdy pracownik muzeów etnograficznych wie, że wystawa trwa krótko. Nawet jeżeli jest świetna, rewelacyjnie upowszechniona, to w pewnym momencie pamięć o niej po prostu ginie. Dlatego konieczną rzeczą jest publikacja do tego wydawnictwa, to zamknięcie, ta kropka nad i tego przedsięwzięcia, tego projektu wystawniczego, edukacyjnego, upowszechnieniowego, ale także właśnie naukowego, bo książki w muzeach etnograficznych są tą klamrą, są tym naukowym udokumentowaniem, są to tym elementem naukowym naszej działalności. Bardzo ważne jest to, żebyśmy nie odpuszczali tych podstawowych rzeczy, czyli z jednej strony katalogów wystaw stałych, które są najtrudniejsze, katalogów wystaw czasowych, książek do wystaw po prostu. I tu też również bardzo istotna rzecz, to są jedne z najbardziej wymagających, choć wydawałoby się, że najprostszych wydawnictw, a mianowicie przewodniki po skansenach, przewodniki po muzeach. Czasami one nie są duże objętościowo, natomiast przed wydawcą, przed muzealnikami, przed pracownikami stawiają jakby największe wyzwania. To jest ten najwyższy szczebel, można powiedzieć, trudności. Czego oczekuje od nas czytelnik? Myślę, że oczekuje atrakcyjnej szaty graficznej, przystępnego języka. To znaczy, żebyśmy my się też dostosowali, żeby ta oferta wydawnicza była zarówno skierowana do naukowców, ale również była to oferta popularno-naukowa i oferta po prostu taka wręcz nawet beletrystyczna, taka tu wielką też taką przestrzenią, mam wrażenie, że jeszcze nie do końca w muzeach etnograficznych zagospodarowano, są wydawnictwa dla dzieci. One również są trudne, nad nimi zdecydowanie bardziej trzeba się skupić, potrzebujemy na nie więcej czasu. Także uważam, że czytelnik po prostu oczekuje od nas rzetelności, atrakcyjności i podążania za trendami wydawniczymi. Pani doktor, tylko tyle.
I zastanawiam się, a nawet jestem przekonana, że nie jesteśmy w stanie stworzyć jednego wydawnictwa, które spełnia wszystkie te postulaty, ale też nie, chyba nie potrzebujemy takiego jednego, które byłoby i beletrystyką, i zbiorem informacji naukowych, dlatego ta różnorodność jest szalenie ważna. I tak sobie przejrzałam nawet listę rzeczy, które wpłynęły do naszej biblioteki. Są tutaj przeróżne sprawy od studiów i materiałów do dzieł Żub Solnych po wydawane właśnie przez Toruń materiały o kulturze i sztuce ludowej Modzelewskiej ostatnio, czy Lasowiacy, znaki przeszłości. Dużo tych wydawnictw jest poświęconych regionalizmowi i temu, co dotyczy danego regionu. I myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, bo to jest też funkcja muzeów czy instytucji, które działają właśnie w tym regionie. Myślę, że bardzo często patrząc na to, co wydajemy, myślimy o tym w taki wąski sposób, że albo kierujemy to tylko do środowiska muzealnego, być może się mylę. Katalogi wystaw oczywiście nie są tutaj przykładem, bo one mają służyć wszystkim, ale chyba potrzebujemy takiego rozeznania na nowo, co wydawać, jak wydawać, bo oczywiście są serie takie jak Etnografia Ocalona, są katalogi wystaw, są informacje o regionalizmie, ale bardzo, bardzo potrzebujemy też prostego przekazu, bo tak jak my czerpiemy, jak patrzę na nasze zbiory działu dokumentacji etnograficznej, czyli popularnie zwanego archiwum, my czerpiemy cały czas z materiałów papierowych, z rękopisów, z badań terenowych, z wywiadów, z notatek, z rysunków, z tego, co ktoś zrobił przed nami. A wydaje nam się, że skoro już ten świat internetowy jest tak silny, to możemy zrezygnować trochę z tych papierowych wersji, ale jednak chyba mimo wszystko, że wszystkie jesteśmy tutaj etnografkami, etnolożkami, muzealniczkami, ale wydaje mi się, że jeszcze zapominamy o tym, że po nas też ktoś przyjdzie i też coś zostawmy dla nich, także w takiej formie pisanej, bo być może okazać się, że ona jest nawet trwalsza niż ta relacja z wystawy umieszczona na naszej stronie internetowej. Tutaj rzeczywiście położyłyście duży nacisk też przede wszystkim jakby na katalogi, które to już napowiedziałaś, jakby wystawa trwa przez określony czas, nawet wystawa stała kiedyś się kończy, tak? Bo trzeba odnawiać, trzeba modernizować i tak dalej. Ale no oczywiście też jakby w takim potocznym rozumieniu, tak sobie myślę, że muzeum to przede wszystkim jest miejsce, do którego chcemy przyjść, coś poznać, spotkać się, dowiedzieć się czegoś, ale także coś tworzyć. Natomiast też musimy pamiętać o tym, że podstawą pracy każdego muzeum jest przede wszystkim przecież praca naukowa, a zatem również istotne staje się to, aby publikować właśnie wyniki swoich badań naukowych, czy to właśnie terenowych, czy to archiwalnych, czy na obiektach, czy na ludziach. Stąd moje drugie pytanie, czy wśród tych wydawnictw, o których wy myślicie, że one są takie fundamentalne dla działalności muzeum, również znajdują się bądź powinny się znajdować coś, co ja potocznie nazywam rocznikami muzealnymi? Czy takie materiały w ogóle powinny być wydawane i przede wszystkim co powinno się znajdować na ich łamach? No i znowu wydaje się, że rocznik muzealny to coś bardzo archaicznego, prawda? Jednocześnie ja jako osoba, która się interesuje etnografią od lat, ja z roczników na przykład wydawanych przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie korzystałam powszechnie, bo przecież to nieprawdopodobny zbiór wiedzy etnografów, naukowców, historyków sztuki, no ludzi zajmujących się tym tematem, tych, którzy byli przed nami, więc to cały czas mogę czerpać z tej wiedzy tam pięknie wyłożonej. Chcę też Państwu powiedzieć, że to nie roczniki, czy nie wiem, czy roczniki, czasopisma, zeszyty naukowe, wiadomości muzealne, tak różnie możemy to nazywać, są naprawdę niezbędne, choć wciąż, tak jak mówię, wydaje mi się, że są mocno archaiczne, ale to jest przecież publikacja, która pokazuje po pierwsze, co robimy w muzeum, czym się zajmujemy, jakie projekty naukowe u nas się toczą w tej chwili. To jest także szansa dla młodych pracowników, którzy mogą zaczynać od publikowania artykułów właśnie w takim roczniku, czy też w wiadomościach. Przekazujemy je do innych instytucji, do bibliotek, do muzeów, więc dzielimy się tą naszą pracą. Przecież oprócz gromadzenia zbiorów, oprócz konserwacji, oprócz robienia wystaw, upowszechnianie to jest podstawowa rzecz, podstawowy nasz obowiązek. I to upowszechnianie dzieje się także poprzez publikacje w rocznikach, czyli informujemy o pracy instytucji, dajemy szansę, myślę, że to jest bardzo ważne, dajemy szansę pracownikom muzeum na przedstawienie wyników swoich badań, czy też zwyczajnej, codziennej pracy. A jak to jest ważne, to chcę Państwu pokazać te oto wiadomości o zbiorach Muzeum Etnograficznego w Krakowie, wydane w ubiegłym roku przez, w ilości, uwaga, 5 sztuk.
z racji tego, że przez ostatnie lata Muzeum Etnograficzne nie kontynuowało tej tradycji wydawania roczników, pracownicy przygotowali sami we własnym zakresie 9 znakomitych artykułów i sami na własny koszt takie wiadomości o Muzeum Etnograficznym w Krakowie wydali i przekazali także do biblioteki, czyli już po wiek wieków ktoś o tym będzie pamiętał. Uważam, że roczniki trzeba, czy też roczniki, czy jakkolwiek je nazwiemy. Tak. I jeszcze jedna ważna uwaga, przecież nie tylko w formie papierowej. Już teraz możemy też się zastanowić na tym, czy nie w formie PDF udostępnianej online, bo wiadomo, że jest to wydawnictwo jednak niszowe. W sklepiku muzealnym nie będzie schodzić, powiem kolokwialnie, ale być może upowszechnienie tej wiedzy szerzej na różnych platformach to jest też rozwiązanie dla rocznika, jeżeli nie mamy środków na jego wydanie w tej formie papierowej. W naszym muzeum wydajemy od 10 lat materiały Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Zrezygnowaliśmy z nazwy rocznik, sugerującej to coroczne, cykliczne, cykliczne, takie narzucające rzeczywiście ten czasokres wydawania. Między innymi dlatego, że wiemy, jak mała jest grupa osób pracujących w muzeach, że oni robią wiele różnych rzeczy naraz. Natomiast ciągle zdajemy sobie sprawę z tego, że wydawanie owych czasopism po prostu muzealnych, czasopism naukowych jest super ważne, dlatego że przede wszystkim pokazujemy bieżącą pracę, bieżące opracowania. One bardzo często nie przekładają się na przykład na duże wystawy albo nawet wystawy czasowe, natomiast są tym takim systematyzowaniem pracy muzealniczej i ktoś potem z tego może skorzystać, tak samo jak my korzystamy na przykład z 3 tomów rocznika wydawanego wcześniej u nas w muzeum i w zasadzie zawsze najbardziej szczytany jest ten rocznik numer 1, w którym pierwszą rzeczą, która została zrobiona, jest po prostu spis bibliograficzny pracy pani profesor Marii Znamierowskiej-Pliferowej, czyli bez przerwy do tego wracamy, on jest szczytany. Ale nie byłoby sprawiedliwe, gdybym nie powiedziała tutaj, rozmawiając o czasopismach muzealnych, o kilku wydawnictwach właśnie, do których no, wszyscy nasi koledzy po prostu, o wydawnictwach muzealnych, bo to też jest bardzo ważne. Tu bezwzględnie Acta Scansenologica. Każda osoba zajmująca się architekturą, budownictwem ludowym, to wydawnictwo Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, wszyscy z tego korzystają. Prace z lat 60. i 70. są fundamentalne do dziś, nawet jeśli nauka posunęła się do przodu. Podobnie ma się rzecz z pracami Muzeum Górnośląskiego w Chorzowie. Oni mają po prostu rewelacyjne materiały. To są rewelacyjne serie, ale też i rewelacyjne czasopismo. Takich przykładów jest wiele. Nasze Pomorze. Po prostu nawet jeżeli są to rzeczy branżowe, niszowe, to naszym obowiązkiem pracowników muzeów etnograficznych jest kontynuowanie tego, wydawanie tego, dlatego że dzięki temu uzupełniamy ową niszę. Ta nisza jest nasza, mamy o nią dbać, mamy ją publikować. Zgadzam się z Moniką, jak najbardziej wersje drukowane mogą iść na egzemplarze obowiązkowej dla oczywiście autorów, a cała reszta niech będzie udostępniana cyfrowo dla wszystkich. Tak samo i tu nawiążę do tego pierwszego pytania, czyli jeżeli kończy nam się nakład jakiegoś czasopisma, jakiejś publikacji, udostępniajmy ją w dostępie cyfrowym, puszczajmy ją dalej, niech idzie w świat, niech inni z niego korzystają, nie bądźmy tymi muzealnikami, którzy się tak, wiecie, osadzają po prostu w tej swojej niszy, tylko po prostu popularyzujmy ją dalej. Jeszcze do tego dopowiem pani Aniu, że to nie jest tak, że te roczniki czy te wydawnictwa są tylko dla muzealników. To jest bardzo ważne, bo pracując w całej Małopolsce ze środowiskiem regionalistów, chcę powiedzieć, że dla nich takie wydawnictwo opisujące zwyczaje, obrzędy, budownictwo, nie wiem, pomijając już współczesną antropologię, to jest źródło, bardzo wiarygodne źródło. Trzeba pamiętać, że wszystko, co wydajemy jako specjaliści, jako muzeum, my tym legitymizujemy, że to jest nie wiedza pozyskana z internetu, ale jest to wiedza przekazana przez specjalistów, naukowców, więc to jest wiarygodne źródło. Taki rocznik jest bardzo wiarygodnym źródłem dla wszystkich, którzy chcą się czegoś dowiedzieć więcej. O tak, to ja skorzystam tutaj z możliwości i chciałam zaapelować do muzealniczek i do muzealników, do organizatorów, do dyrektorów. Naprawdę proszę, udostępniajcie swoje wydawnictwa w internecie, jeśli oczywiście macie zgody, podpisane umowy i tak dalej, bo z perspektywy osoby, która prowadzi zajęcia ze studentami, także z muzealnictwa, jest mi niezwykle
dotrzeć do niektórych jakby wydawnictw, bo nie są one dostępne w Poznaniu, bo są pojedyncze egzemplarze, są na przykład wypożyczone. Mhm. Także też muszę powiedzieć, że bardzo często korzystam jakby z takiej dobrej woli, z ogromnej chęci pomocy znajomych pracujących w muzeach, prosząc, zeskanujcie, zróbcie zdjęcie, bo wiem, że taki artykuł jest, wiem, że przyda się komuś ze studentów czy z doktorantów. Także myślę, że to też, tak powiem, proszę muzealnicy, wejdźcie bardziej do sieci ze swoimi fantastycznymi przecież jakby wynikami badań, które w znakomity sposób tak jakby uzupełniają tą całą współczesną etnologiczno-antropologiczną wiedzę. Justyna, mówiłaś tutaj o tym, że bardzo często sięgacie do pierwszego numeru waszych materiałów, ponieważ tam są takie ważne dla waszego, ale nie tylko waszego, w ogóle dla ogólnopolskiego środowiska informacje dotyczące chociażby prac biograficznych autorstwa pani profesor Marii Znamierowskiej-Priferowej. A zatem chciałabym teraz ciebie zapytać, dlaczego warto przypominać pracę tych, o których być może z jakichś powodów się zapomniało, albo na przykład, nie wiem, ich prace przez lata jakby podlegały zapomnieniu. Część z nich przez wiele lat przecież była też tak naprawdę uznana za zaginione. A zatem jakbyś mogła powiedzieć o tym waszym to fantastycznym pomyśle na zbudowanie serii Etnografia Ocalona. Jakie były początki tej serii, jakie są jej główne cele i przede wszystkim dlaczego Ocalona, bo to jest takie bardzo mocne, ocalona etnografia. Słowo jest, od początku zdawaliśmy sobie sprawę, że nazwa tej serii bardzo nas zobowiązuje, że to jest mocne, poważne, że jest misyjna. Natomiast pierwsza książka, którą wydaliśmy tutaj, sięgając do początków, skąd się wziął pomysł? Kiedy pracowaliśmy w 2008 roku, kiedy Artur Trapszyc, nasz kolega muzealny, opracowywał przechowywany u nas jak relikwia od 1983 roku rękopis Władysława Jagiełły, nie króla, a etnografa, pracownika doktoranta profesora Adama Fischera, który miał obronić swoją pracę doktorską we wrześniu 1939 roku we Lwowie na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Tak się nie stało, bo bronił ważniejszej sprawy, a mianowicie brał udział oczywiście w wojnie obronnej, potem był żołnierzem niezwykle walecznym, który zyskał miano Kmicica za brawurę swoich akcji. Zginął pod Monte Cassino po zdobyciu najtrudniejszej Góry Węży. I sytuacja wyglądała tak, że rodzina jak relikwie przechowywała ten doktorat, który nie został obroniony we wrześniu 1939 roku. Sama opowieść mrozi już krew w żyłach i przy po prostu chodzą nam ciarki po prostu po plecach. Przez lata nie ukazało się to w naszym muzeum. Ono do nas trafiło ze względu oczywiście na zainteresowanie pani profesor rybołówstwem, bo tytuł tej pracy to Rybołówstwo Borowiaków Tucholskich. Przez lata również i my tutaj muzealnicy takiego zaniechania, można powiedzieć, dopuściliśmy. I pierwszą rzeczą, którą nowy dyrektor, którą chciał wydać nowy dyrektor w 2008 roku Hubert Czachowski, był właśnie ten rękopis. Artur to zaczął opracowywać. Już byliśmy tuż przed wydaniem, kiedy w takim, można powiedzieć, magiczny dzień, mamy wrażenie, że za pomocą nadprzyrodzonych po prostu sił, w momencie, w którym otwieraliśmy w urodziny pani profesor Znamierowskiej-Priferowej jej salonik, czyli jej pokój, jej miejsce, jej wystawę biograficzną, która do dziś nam towarzyszy, w ostatnich szpargałach, takich kartonach z rzeczami różnymi książkowymi po pani profesor, bo spuścizna cała oczywiście znajduje się w naszym muzeum, nasza koleżanka, szefowa biblioteki odnalazła 3 szczotki drukarskie z odręcznym podpisem pani profesor Czesław Pitkiewicz, Kultura Społeczna Polesia Rzeczyckiego. I w tym momencie zdaliśmy sobie sprawę, że dokonaliśmy odkrycia, czyli po prostu książka, która miała się ukazać znowu we wrześniu 1939 roku i której niedokończone, którą my mieliśmy do strony 240, bo od 241 ówczesna asystentka profesora Moszyńskiego, pani Klimaszewska, zabrała ze sobą na wakacje do Krakowa. I ona sprawdzała swoją część, profesor swoją część, a Priferowa dbała o całą resztę. I tak sobie pomyśleliśmy, że ona przez cały powojenny okres, kiedy budowała tu wielkie muzeum, nie mogła tego wydać. Czyli co? Ocalamy. Oni przyjechali z tym wszystkim z Kresów. To jest w ogóle też niesamowite, że większość książek, które publikujemy, to są rzeczy
to są rzeczy ocalane z kresów. Stąd ta patetyczna być może nazwa, ale wiedzieliśmy, że jeżeli mamy dwie książki, na pewno znajdą się następne. Wiedzieliśmy też, sami z własnego doświadczenia, można powiedzieć, etnologicznego, muzealnego również, że są przecież wielkie prace nieopublikowane naszych poprzedników. Maria Antonina Czaplicka, Mój rok na Syberii, nigdy nie przetłumaczone na język polski. W zasadzie wszystkie te rzeczy to są, wiecie, to są w naszej serii, drukujemy prace i maszynopisy, i rękopisy, które nigdy się nie ukazały, tak jak właśnie praca na przykład Józefa Perkowskiego, też ocalona na Żmudzi, Polak badający Żmudź, artysta. Prace regionalistów nigdy nie opublikowane, jak praca Krajewskiego, Klemensa Krajewskiego czy Modzelewskiej właśnie, ale z drugiej strony są w nich te wielkie, mocne nazwiska, jak Czaplicka i jak Andrzej Waligórski, którego znamy wszyscy, ale mamy wrażenie, że ta postać mimo wszystko jest zapomniana i przyszarzona, że ten PRL i jak mogłaby wyglądać kariera profesora Andrzeja Waligórskiego, gdyby nie musiał ze swoimi szerokimi, wielkimi zainteresowaniami wrócić do PRL-owskiej Polski, gdzie w zasadzie no, został stłumiony, stłamszony. I stąd to właśnie jedno z ostatnich naszych publikacji, czyli przetłumaczenie na język polski jego doktoratu fenomenalnego. Gdyby on się ukazał przed wojną, bo on był obroniony w 1938 roku. Słuchajcie Państwo, w momencie, kiedy pracuje się nad takimi tekstami, w których gdzie człowiek po prostu wie, że gdyby one się wtedy ukazały, zmieniłyby oblicze nauki. Stąd ta nasza powinność i to nasze takie trochę zobowiązanie i też dbanie o naszą pamięć, bo jeżeli pamięć środowiskową, tu odnosimy się do tych etnoznawców, jeżeli my tego nie uzupełnimy, oni również działali w super trudnych warunkach. Mamy żołnierzy, Waligórski był tak samo żołnierzem, tutaj oczywiście w armii Sikorskiego. To są żołnierze, żołnierki, ludzie, którzy po prostu oddali całe życie, bo po to, żeby móc pracować, ale też oddali ją za Polskę. To jest takie w ogóle patetyczne. To są wielcy bohaterowie, może nawet i dnia codziennego. Dlatego naszym obowiązkiem funkcjonowania w takiej, można powiedzieć, dużej dozie normalności jest uzupełnianie i jakby łatanie tych białych plam. I to jest ta powinność nasza taka naukowa, nasza taka, no, mam wrażenie, że to jest po prostu też misja muzealna. Jeżeli my nie będziemy dbali o naszą przeszłość, nikt nie będzie dbał o naszą przyszłość. My też dajemy przykład naszym młodszym kolegom, to oni kiedyś być może będą dalej ciągnęli po prostu tą serię, będą ją kontynuowali. I oczywiście wszystko, czego dotyczy nasza seria, to głównie się śmiejemy, że to są oczywiście, ciągle sięgamy do II wojny światowej i tego, że ona tą cezurę postawiła, a dodatkowo i masę rzeczy, które się nie ukazały, to właśnie jest wynik co chwila kresy, co chwila II wojna światowa. Liczymy też na publikacje z zachodniej części Polski. Cieszymy się, że seria spotkała się z dobrym przyjęciem całego naszego środowiska, że tak jak z Modzelewską, Elewnicznikowską, przysłano do nas do muzeum, bo nikt nie chciał tego wydać, nikt nie widział sensu w wydaniu starej pracy. Pamiętajcie Państwo, zupełnie inaczej pracuje się na starych tekstach. Nie masz autora, z którym możesz po prostu przedyskutować braki w przypisach, a braki mają wszyscy, nawet Waligórski miał u Malinowskiego. Natomiast mówię, to jest nasza działalność naukowa, ale też i pamięciowa, to jest dbanie o historię naszej dyscypliny, tak to rozumiemy. Justyna, ale przede wszystkim wydaje mi się, że wy podejmując się tej olbrzymiej i też takiej pracy też często detektywistycznej, tak? Bo co, gdzie, kogo można poprosić, poszukiwanie tych zaginionych stron, prośba o uzupełnienia, szukanie też jakby kompetentnych tłumaczy, tak? Bo tłumaczenie tak specjalistycznego języka jakby nie jest wcale jakby proste. To są też takie decyzje wydawnicze, tak? Czy opatrywać przypisami, w jaki to sposób robić, żeby też jakoś wytłumaczyć współczesnym czytelnikom ten koncept. Ja mam wrażenie, że wy przede wszystkim jakby po pierwsze oczywiście ocalacie, przypominacie niesamowite postacie, między innymi profesora Andrzeja Waligórskiego, ale też mam wrażenie, że bardzo mocno zintegrowaliście całe środowisko etnologiczne, antropologiczne, bo myślę, że teraz też trochę wytworzyliście coś takiego, że wszyscy czekają, co będzie następne. Więc taki się trochę zrobił na zasadzie, dobra, tyle książek jest, co nowego wymyślą. Czy zdradzisz nas, czy teraz? Zdradzę. 14 grudnia, czyli w zasadzie za kilka dni,
do druku idzie Sula Bennett z książką przetłumaczoną z języka angielskiego, jak dożyć setki, jak dożyć 100 lat, czyli styl życia ludów Kaukazu, czyli mamy wielkie badania nad długowiecznością. To też bardzo ciekawa postać, to bardzo trudna książka z wielu względów, bo to polska Żydówka, która przed 1939 rokiem wyjechała do Stanów Zjednoczonych i tam prowadziła po prostu badania, między innymi dzięki temu, że miała bardzo dobrą znajomość języka rosyjskiego, to właśnie w tych rejonach azjatyckich, kaukaskich mogła, była brana właśnie do badań terenowych. Natomiast ilość problemów, to w zasadzie każda książka jest jak puszka Pandory taka. Jedne to są tłumaczeniowe, drugie to są oczywiście konteksty kulturowe, przypisy to jest po prostu cała w ogóle historia, jeśli chodzi o Ocaloną. Natomiast z Sulą Bennett był też taki problem, że po raz pierwszy musieliśmy się zmierzyć w naszej serii z czymś takim, no można powiedzieć, dla dużych wydawnictw, może dla muzealnej rzeczywistości to jest nowość, a mianowicie z zakupem licencji wydawniczej. Musieliśmy zakupić tą licencję od największego domu wydawniczego, Random House and Penguin, za granicą. To jest w ogóle wielki stres dla nas, dla księgowości, ale to się wszystko udaje. Następna w kolejce jest Alicja Iwańska, polska żołnierka, bardzo dobrze znana też z powieści, z innej literatury. Tutaj mówimy o książce o Indianach Mazała w Meksyku. Mamy już ją przetłumaczoną, profesor Pozorn Zieliński będzie robił tą redakcję naukową. To jest to wiązanie i łączenie nitek tego środowiska w badaniach po to, żeby domknąć te rzeczy niewydane, nieopublikowane, nieprzetłumaczone. To jest ta nasza sieć i pajęczyna i sieciowanie naszego środowiska. Jedną z funkcji etnowydawnictw, o których rozmawiamy, jest upowszechnianie wiedzy, ale także za jedną z też w ogóle z funkcji jego upowszechniania jest przede wszystkim też no, promowanie, tak jakby sprzedawanie etnologii, antropologii kulturowej. Wiele muzeów oferuje, ma w swojej ofercie fantastyczne takie, nie wiem, coś co byśmy nazwali gadżetami muzealnymi, chociaż ja wolę właściwie nazwę taką pamiątki. Coś co w znakomity sposób też jest nośnikiem wiedzy etnograficznej, etnologicznej, antropologicznej. I stąd mam dla Was ostatnie pytanie. Czy to, że tego typu pamiątki, gadżety znajdują się w ofercie wielu muzeów, także Waszych, stanowi część jakiejś szerszej strategii wizerunkowej? Czy to jest taka też akcja przemyślana? Co, w jaki sposób i do kogo chcemy przygotować? Powiem tak, jako specjalistka od promocji, myślę sobie, obserwując i mój sklepik i wszystkie inne w Krakowie, które zwiedziłam, że często to są takie akcje szarpane, bardziej niż przemyślane. I też jednak z racji tego, że no, muzeum, mówi organizator, musi zarabiać, sklepik musi zarabiać, więc często idziemy po takiej najmniejszej linii oporu, promując coś, co wiemy, że się sprzeda. Tak? Natomiast ja też tutaj już rozmawiając ze współpracownikami swoimi, mam naprawdę pomysł i chęć, żebyśmy naprawdę wykonywali przedmioty, nie gadżety, ale przedmioty, które są inspirowane naszymi zbiorami, ponieważ dla mnie, tak jak mówię cały czas, patrząc na ustawę o muzeach i naszą misję, bo tutaj jak wszystkie trzy jesteśmy, to jesteśmy misyjne bardzo, to poza wszystkim innym upowszechnianie wiedzy i dawanie też dobrych przykładów, słuchajcie. Przecież w tej zalewie gęsi na każdym straganie w Krakowie, od dworca po rynek główny i kiermasze, no gęsi i gęsi. Przykład powiem prosty, też trochę inspirowany współpracą z PTL-em i ostatnią konferencją dotyczącą haftów i wyszyć w Muzeum Etnograficznym. Maleńkie pudełeczko, które przygotowaliśmy, maleńki taki gadżet, powiem teraz, pod hasłem Wyhaftuj mnie. Tam jest mulina, tam są dwie igły, tam jest jeden kwiatek z krakowskiego gorsetu. I tam jest kawałek płócienka i to w sklepiku idzie jak woda, bo okazuje się, że szukamy tych inspiracji właśnie prawdziwych, czyli znowu muzeum legitymizuje to, co sprzedaje. Czyli mówimy tak, to jest wzór krakowski, to jest z naszego gorsetu, to jest coś, czym możecie się zainspirować w zalewie gęsi i wzorów wszelakich. I to jest taki bardzo ważny nurt, który trochę chyba po łebkach, mówiąc kolokwialnie, traktujemy. Ja jestem za tym, żebyśmy jak najwięcej naszych zbiorów zupełnie, przecież chociażby ze, nie wiem, 85 tysięcy muzealiów można wygrzebać 10, 20, 100
przedmiotów, które będą bardzo oryginalne i będą cieszyć i będą też, powiem, egzotyczne dla współczesnego odbiorcy, szczególnie dla dzieci. I to, co mówiła Justyna, książki dla dzieci. To powinniśmy to robić na okrągło. To jest nasz obowiązek, żeby edukować, edukować dobrze. Ta ścieżka edukacja regionalna w szkołach jakoś w mojej ocenie nie wypaliła i też nie było do tego ani odpowiednich materiałów, ani przygotowania nauczycieli, którzy robili co mogli. My mamy takie zadanie. Wydajmy takie wydawnictwa, proponujmy książeczki dla dzieci dotyczące obrzędów, dotyczących roku obrzędowego, dotyczących czegokolwiek. Nie tylko tej popularnej obrzędowości, która jest no, najmocniej reprezentowana. Książki dla dzieci i inspiracje naszymi zbiorami. Myślę, że to nie tylko jest szansa na dorobienie i zarobienie, ale to jest przede wszystkim szansa na pokazanie tego, czym jest muzeum, tak? Pokazanie w atrakcyjny sposób, przystępny. I też słuchajcie, no, tak jak nasza siedziba na krakowskim Kazimierzu, masa turystów, niechżeż oni, powiem po krakowsku, niechżeż oni wezmą do siebie coś autentycznego, coś prawdziwego. Wydaje mi się, że tak jak przemyślana musi być strategia wydawnicza, bo to, o czym dzisiaj rozmawiamy w taki popularny sposób, jest po prostu budowaniem polityki wydawniczej każdego muzeum. Właśnie. To brzmi bardzo poważnie, ale musi być dobrze przemyślane, dobrze skonstruowane, na bieżąco, elastycznie reagować należy również nad tym, co się dzieje na rynku wydawniczym, nad tą zmieniającą się też publicznością, która ma inne wymagania. Podobnie rzeczy dotyczy promocji. Nawet zwykłe magnesy, które dzieci przywożą i tak chętnie kupują, niech nie będą z tego najbardziej popularnego sklepu z gadżetami, nie powiem, folkowymi. Tak. Tylko po prostu niech będzie nawet tych przedmiotów mniej. Natomiast niech one będą spójne. Niech nasze muzeum ma 3 skanseny. W tej chwili wypuszczamy właśnie taką linię magnesów, gdzie na magnesach po prostu są budynki z naszych 3 parków etnograficznych. Niech one się łączą w jakiś taki jeden ciąg właśnie budynków. Fenomenalne na przykład mamy w Holenderskim Parku Etnograficznym wielką popularnością. Tam nie ma rzeczy, można powiedzieć, do kupienia gadżetowych, takich dużo pamiątkowych. Natomiast jak już gość tam trafia, jak trafia tam odbiorca tego muzeum, to kupuje tak naprawdę bardzo chętnie ich wszystko. I zawsze się też zastanawiamy nad tym, że jednak nawet sama atmosfera tego sklepiku muzealnego, ta przestrzeń przyjazna, jasna, otwarta, a co tam jest sprzedawane? Tam jest sprzedawana ceramika i również magnesy ceramiczne, magnesy w postaci chodaków holenderskich, które wszystko jest białe z elementami niebieskiego. I ta spójność całej tej kolekcji powoduje też, że to jest po prostu bardzo atrakcyjne. I takie atrakcyjne muszą być gadżety muzealne, pamiątki muzealne, ale także właśnie wydawnictwa. Te etnowydawnictwa muszą sprostać tą szczególnie szatą graficzną, językiem, to tematyką, również temu, co chce odbiorca, czyli odpowiadać na potrzeby. Jeżeli my tutaj pracujemy w Muzeum Etnograficznym w Toruniu i pracujemy w województwie kujawsko-pomorskim i takie widzimy ciśnienia, że są pewne żądania, a chcielibyśmy tutaj, żeby było o stroju takim albo takim, a czemu nie ma tych haftów, to my musimy na to odpowiadać. Bez względu na to, czy w takiej literaturze naukowej, popularno-naukowej, czy na portalu, takim portalu, jaki stworzyliśmy z ulotnymi tradycjami, czyli z dziedzictwem niematerialnym województwa kujawsko-pomorskiego, bo od 2016 roku wydawaliśmy płyty po kolei, umieszczając na nich opracowane przez moje koleżanki i kolegów muzealnych całe projekty, można powiedzieć, z niematerialnym dziedzictwem. Chodzenie z kozą, smażenie powideł, haft kujawski, sypanie kujawskie, wzorów piaskiem. Natomiast w tej chwili żaden komputer nie ma już kieszonki na płytę. I to wszystko po prostu wrzuciliśmy, wpakowaliśmy do internetu i to tam hula i rzeczywiście w taki popularny sposób dla zwykłego czytelnika, który nie jest specjalistą, a chce haftować, chce się dowiedzieć, skąd może pochodzić nazwa jego miejscowości. To są bardzo często pojawiające się pytania i telefony. Halo, halo, a jak ja jestem region etnograficzny? Proszę mi powiedzieć. Myślę, że takich będzie więcej. Dużo też, wydaje mi się, wyzwań będzie przed nami, jeśli chodzi o literaturę popularno-naukową. Także same wyzwania.
Ale ja jeszcze się chcę odnieść do czegoś, co wcześniej Justyna mówiłaś o profesorze jednoznawcy, że ta praca detektywistyczna i ta możliwość obcowania z pracą, z tekstami, z badaniami tych, którzy byli przed nami, przecież jesteśmy ich następcami, często otwieramy szeroko oczy, czytając. Tomasz, jest nieprawdopodobną możliwość zagłębiania się w tę historię i bardzo ci tego zazdroszczę, ale też przez cały ten czas się zastanawiałam, co jeszcze u nas w archiwum Muzeum Etnograficznego i mogę wam powiedzieć, że już pod tym kątem przeczesujemy archiwa, bo w tym wszystkim, o czym dzisiaj dziewczyny mówimy i w tym, co mówiliśmy o serii Etnoznawcy, jest jedna bardzo ważna myśl. Szacunek dla człowieka. Nie tylko dla tego, który to opisał, ale też dla człowieka, który jest dla nas najważniejszym podmiotem naszej pracy. I ja ten szacunek bardzo mocno odczuwam. To jest też misja muzeum, jaką uważam, że powinno mieć, czyli pochylać się z szacunkiem nad pracą tych, którzy byli przed nami. I też wam już powiem, że w 2026 roku Muzeum Etnograficzne będzie obchodzić jubileusz 115-lecia istnienia. I pod tym kątem już myślimy, pani Justyno, o wydawnictwie właśnie, pochylając się nad pracami, nad tym, co jest w naszym archiwum zebrane przed znakomitymi etnografami, którzy między innymi w muzeum w Krakowie pracowali. Więc mamy wielkie, ogromne szczęście obcowania z wiedzą i brania udziału w tych detektywistycznych badaniach. Te badania detektywistyczne są ułatwione dzięki bardzo, bardzo ważnej serii. Serii, dla której w zasadzie dzisiaj się tutaj spotkaliśmy, bo gdyby nie słownik etnografów, etnologów i ludoznawców, to wielu publikacji w naszej serii by nie było. Dzięki temu, że ten słownik jest, że w kolejnych tomach ukazują się dobrze opracowane biogramy, to my możemy szperać w tych dobrze opracowanych spuściznach i dzięki temu wiemy, co jest wydane, co nie jest wydane, a gdzie czyhają na nas kolejne stare, nowe nowości. Myślę, że tymi refleksjami zakończymy nasze spotkanie. Bardzo wam dziękuję za rozmowę i tak sobie pomyślałam, że to, co niezależnie od tego, o czym rozmawiamy, o wydawnictwach, o wystawach, o gadżetach, o pamiątkach, o jakichś, nie wiem, upowszechnianiu wiedzy za pomocą jakby różnego rodzaju, nie wiem, internetów, stron internetowych, portali, mediów społecznościowych, to myślę, że to, co jest ważne dla naszej branży etnologiczno-antropologicznej, to jest pamięć o poprzednikach oraz to, co powiedziałaś, Monika, człowiek. Niezależnie, czy się nazywamy ludoznawcami, etnografami, etnologami, antropologami społeczno-kulturowymi, pracujemy z ludźmi, opowiadamy o ludziach i dzięki ludziom, których spotykamy na swojej drodze, też możemy wykonywać, czy w muzeum, czy w stowarzyszeniu, czy też na przykład w takim stowarzyszeniu, jakim jest Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, a więc też sami dla siebie tworzymy przestrzeń do rozmowy o refleksji. Bardzo wam dziękuję, bardzo mocno trzymam kciuki za kolejne tomy w serii Etnografia Ocalona i bardzo, bardzo czekam na kolejne tomy roczników muzealnych Muzeum w Krakowie, bo tego rzeczywiście na takim rynku książki etnologicznej w ciągu ostatnich kilku lat jakby bardzo brakowało, także czekam, a ja też z perspektywy osoby uczącej inne osoby czekam na te treści również w formie cyfrowej. Bardzo wam dziękuję. Biorę to głębokie do serca. Tak, bardzo wam dziękuję, dziękujemy państwu za uwagę i sięgajcie proszę po wydawnictwa nie tylko Muzeum Etnograficznego w Krakowie albo Muzeum Etnograficznego w Toruniu, po prostu sięgajmy po to i bardzo chętnie dzielące się swoją wiedzą. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję.